Jego zmiana po tym, jak tak naprawdę niefartownie został usunięty z rankingu UFC, nabrała innego tempa. Myślę, że Daniel troszeczkę inaczej zaczął patrzeć na sporty walki, trochę inaczej zaczął się też przygotowywać do swoich walk. Aktualnie Daniel to w ogóle inny Daniel niż tego, którego widzieliśmy tak naprawdę jeszcze w poprzednich walkach. Jest to w końcu gość, który odpowiedział, myślę, że sobie na jedno podstawowe pytanie, że mając swoją gibkość, szybkość, wagę, należałoby jeszcze dopracować kondycję i on to teraz właśnie zrobił i mam nadzieję, że pokaże nam wszystkim, jak ciężko pracuje na to, żeby zdobyć ten pas. A ten pas już 26 listopada zawiśnie na polskich biodrach. Pierwszy raz pas ACA będzie w Polsce. Myślałem sobie, że bije się u siebie w Polsce, duża presja, moi kibice, wszyscy będą patrzyli i każdy będzie wszystkim oczekiwał tego, że ja zwyciężę. I zawsze ten drugi rywal, tak on mówi, że on nie czuje presji, bo on tutaj przyjeżdża i to tak naprawdę wszystkie oczy będą skierowane na mnie albo na Polaka, na którym cięży ta presja zwycięstwa. To nieprawda. Co ma powiedzieć nasz oponent? Że co, przyjeżdżam tutaj i nie czuję w ogóle presji, bo nikt na mnie nie będzie patrzył? Każdy chce wygrać. Nie ma tak, że na tego patrzą, to on ma większą presję, a ten drugi ma mniejszą presję. Presja robi chęć zwycięstwa. Więc co miał Johnson powiedzieć, że co, że on nie czuje presji? To normalne, bo chce pokazać, że on jest taki luzak i wyjdzie tutaj na totalnym luzie i pokona Daniela Omielańczuka bez w ogóle presji. To nieprawda, nie ma takich zawodników. Każdy się stresuje, każdy się denerwuje i każdy tak samo chce wygrać. Tak więc myślę, że wszyscy mierzymy się z taką samą presją chęci zwycięstwa. Daniel Omielańczuk w czwartej rundzie ubije w parterze Johnsona. Tak typuje tą walkę. Ewentualnie wierzę w to, że Daniel jest w stanie tą walkę poprowadzić na pełnym dystansie i wypunktować i wygrać to na punkty. I nie wiem, czy by taki scenariusz bardziej mnie nie cieszył, bo by pokazał, że Daniel Omielańczuk to jest pełno taki wartościowy zawodnik. Ma cios, ma kopnięcie, ma kondycję, ma umiejętności, ma głowę, czyli wszystkie cechy, które charakteryzują prawdziwego mistrza. Mam nadzieję, że rok 2020 nie będzie tylko słynął z aktualnej, niefajnej sytuacji politycznej w Polsce, ale przede wszystkim wszyscy zapamiętamy go jako ogromny rok dla polskiego sportu, bo nie tylko sukcesy Janka Błachowicza, Mameda Kalidowa, czy nadchodzący sukces Daniela Omielańczuka mówi nam o tym, że rok 2020 to wielki rok polskiego sportu, ale w innych dziedzinach sportowych też odnosimy sukcesy. Iga Świątek, Robert Lewandowski. To jest rok polskiego sportu i myślę, że tak go zapamiętamy. Mam nadzieję, że tak go zapamiętamy, a nie to, co dzieje się aktualnie u nas w kraju.